Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Pani Minister. Chciałem zapytać, z czego wynika Państwa propozycja, że chcecie przedłużyć tylko o 6 lat funkcjonowanie stref ekonomicznych? Jakie parametry czy wskaźniki Państwo wzięliście pod uwagę, aby proponować 6-letni okres czasu, a nie na przykład 10-letni okres czasu? Chciałem przywołać pytanie mojego kolegi klubowego, który już pytał o Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Co prawda w Waszym materiale jest informacja, iż nie udało się sprzedać pewnych zaplanowanych terenów pod inwestycje. Inwestycje, no niniejszym od 2007 i wcześniej ta strefa ponosi straty. Czy jest jakiś pomysł przedkładany przez zarząd, który Państwo akceptujecie, że w najbliższych 2-3 latach jest szansa, że ta jedyna strefa, która ponosi minus na koncie swojej działalności, będzie przynajmniej na poziomie zerowym, będzie rentowna? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.